To nie był spokojny poranek dla mieszkańców ulicy Brzechwy w Śremie. Około godziny 7 rano w jednym z mieszkań Szeregowca wybuchł pożar. Mieszkańcy mówią o wybuchu w garażu. Po 7 parę minut takie 3 wybuchy, ale takie tempe. To nie było jak wybuch gazu. W kulminacyjnym momencie pożaru w akcji brało udział 28 zastępów straży pożarnej, to łącznie ponad 70 strażaków. Jeden z lokali objęty był całkowicie pożarem. Działania nasze polegały na podaniu prądów gasiczych, również wewnątrz budynku, jak również z zewnątrz, z podnośnika. Z relacji strażaków wynika, że w domu, w którym wybuchł pożar, przebywała nastolatka. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało i nie wymagała hospitalizacji. Pożar rozprzestrzenił się poddaszem na kolejne budynki, co utrudniło pracę strażaków. Mimo wszystko po kilku godzinach udało się wygrać walkę z ogniem. W tej chwili rozbieramy całą część dachową, dogaszamy miejsca, które jeszcze gdzieś ewentualnie mają podwyższoną temperaturę. W wyniku pożaru 4 rodziny straciły dorobek życia. Księża z miejscowej parafii pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozala i burmistrz Śremu Adam Lewandowski ogłosili zbiórkę, by pomóc pogorzelcom. Ustaliliśmy z księdzem proboszczem też, że uruchomione zostanie dzisiaj konto przy parafii, gdzie będziemy prosili też o datki po prostu, żeby tym ludziom wszystkim pomóc w tej trudnej sytuacji. Miasto jednej z poszkodowanych rodzin zapewniło hotel. Pozostali znaleźli schronienie u swoich najbliższych. Damian Wełna, Puls Dnia.